Witam serdecznie. Dzisiaj chciałabym poruszać pewien dość poważny temat, problem skóry atopowej. Do tej pory był mi ten problem dość obcy, ponieważ no, nikt w mojej rodzinie, ani ja, ani mąż nie miał tego problemu. Natomiast okazało się niestety, że moje dziecko ma ten problem i należało znaleźć jakieś rozwiązanie, jak taką skórę pielęgnować, żeby nie była swędząca, żeby się nie łuszczyła, żeby nie było podrażnień, zaczerwienień. Przerobiłam już kilka preparatów, serię Emolium, która była niezła, natomiast za słaba jak na potrzeby skóry mojego dziecka niestety. Oleatum również, niestety również za słabe. Coś jeszcze było. Oleatum i Oilan, chyba tak się nazywa ten preparat, również za słaby niestety na potrzeby mojego dziecka. Natomiast to co się sprawdziło to na pewno Aderma. Aderma jak najbardziej i z tej serii kupiłam krem nawilżająco zmiękczający. Ten krem można stosować również do twarzy i do ciała. Na całą, że tak powiem, na całe zmienione partie skóry. I jest tutaj nawet napisane na opakowaniu Atopic and Very Dry Skin. I zaznaczę tutaj, że są to preparaty nie tylko dla dzieci, nie tylko dla niemowląt. Każdy dorosły człowiek również może używać tych preparatów, jeżeli ma problemy właśnie ze skórą atopową lub bardzo suchą. I tutaj jakby te preparaty zmniejszają suchość skóry po 3 tygodniach o 61%, uczucie swędzenia o 68% po 3 tygodniach, zwiększa poziom nawilżenia skóry o 21% już po 1 tygodniu stosowania, zapewnia bardzo wysoką tolerancję preparatu, gwarantuje bardzo dobre właściwości kosmetyczne. To się wszystko zgadza. Poważnie, już po pierwszym użyciu, nie przesadzam, tego preparatu, skóra mojego dziecka była wygładzona, nie była już szorstka. Już po pierwszym użyciu była zmiana. Więc o czymś to też świadczy. Jest to krem idealny dla niemowląt, dzieci i dorosłych. Zapewnia kompletną pielęgnację atopowej i suchej skóry dzięki, uwaga tutaj, dzięki czemu? Nowemu wyciągowi z młodych pędów owsa Rhealba. Czytam tak, jak jest napisane, o właściwościach przeciwświądowych, zmniejszających objawy zapalenia oraz łagodzących podrażnienia. Filakserynie, nowemu kompleksowi składników aktywnych, mających za zadanie odbudować barierę ochronną naskórka, która jest uszkodzona u osób z atopową lub bardzo suchą skórą. Produkt może być stosowany bez ograniczenia wieku. Jest tutaj taka informacja. Jest to Exomega Aderma, świetny krem, zarówno do ciała, jak i do twarzy. Ja akurat ten krem konkretnie, ten, bo tak wygląda, używam do skóry ciała. Jest to 200 ml. Te preparaty no, nie są najtańsze, natomiast naprawdę myślę, że skuteczne. Przynajmniej u mojego dziecka, które ma olbrzymi problem z atopową skórą, sprawdziło się wyśmienicie. 200 ml myślę, że kosztuje około 40 zł w aptece. No niestety, tyle kosztuje, ale moim zdaniem się opłaca. Zresztą na dziecku nie mam zamiaru oszczędzać nigdy. Dobra, to. Mam też z tej serii Adermę Exomega Kąpiel Kojąca. Tego używam do kąpieli, wlewam do wanny. Jest to 250 ml. I co tu jest napisane? Exomega Kąpiel Kojąca, idealne uzupełnienie codzienne kąpieli niemowląt, dzieci i dorosłych, zapewnia dodatkową pielęgnację skóry atopowej i bardzo suchej dzięki też temu wyciągowi z młodych pędów owsa i filakserynie, czyli takie same składniki jak w poprzednim kremie. I co obiecuje producent? Kąpiel kojąca intensywnie nawilża, likwiduje suchość skóry, redukuje podrażnienia, działa kojąco na skórę, skóra odzyskuje pełen komfort. Jest idealna do wieczornej kąpieli, zapewnia spokojny sen małego atopika. Mały atopik. To nas właśnie z mężem rozśmieszyło. Mały atopik kojarzy mi się z jakimś zwierzątkiem. No ale dobra. No i tutaj jest sposób dawkowania, że dodać do kąpieli dwie nakrętki dla dzieci, niemowląt, dla dorosłych są to cztery nakrętki, nie spłukiwać, delikatnie osuszyć skórę ręcznikiem, nie wycierając. Naprawdę świetny produkt, po prostu świetny. I wygląda to tak, 250 ml. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Te po prostu preparaty uratowały zdrowie, nie wiem, skórę mojego dziecka. Tak to wygląda. Następny preparat to jest
też do twarzy i ciała, natomiast ja go stosuję raczej tylko na twarz, to jest taka mniejsza troszeczkę tubka i to jest 40 ml. I tak, co tutaj piszą? Że też może być stosowany u dzieci i dorosłych, nie powoduje powstawania zaskórników, czyli nie zapycha, to jest ważne. Krem nakłada się miejscowo na oczyszczoną i osuszoną skórę dwa razy dziennie, delikatnie masując. Krem należy stosować do zagojenia powierzchni skóry. Ale jest tutaj obostrzenie, produkt może być stosowany u dzieci po ukończeniu pierwszego roku życia. Tutaj już nie ma, że dla każdej kategorii wiekowej. Ten produkt, no jest tutaj tak napisane, że może być tylko po pierwszym roku życia stosowany i też jest na bazie wyciągu z owsa i kwasu hialuronowego. Myślę, że ten kwas hialuronowy jest tutaj składnikiem, który powoduje to, że jednak ten produkt nie jest przeznaczony dla mniejszych dzieci. Natomiast w małych ilościach, czasem jeżeli jest bardzo duża zmiana w jakimś miejscu, to czasem zdarza mi się delikatnie posmarować, ale raczej na razie unikam, mimo że moje dziecko no, w sumie już prawie za chwilę będzie miało rok, ale prawie nie czyni, że już, tak? Więc na razie się ograniczam z tym. Natomiast jest również świetny preparat i to jest 40 ml. No, tak jak mówię, polecam te preparaty. Ten i ten, nie wiem dokładnie ile kosztowały, czyli ten do twarzy i ten do kąpieli. Pewnie też w okolicach 40 zł, tak mi się wydaje. Bo mąż to kupował tak naprawdę, więc no ja nie pamiętam. On mówił ile to kosztuje, ale myślę, że za te trzy rzeczy około 120 zł mógł dać. Także, no niestety nie jest to tania impreza, ale jeżeli to dziecku pomaga, to mogę, nie wiem, trzy razy tyle za to dać, naprawdę. Jest świetne, jeżeli masz bardzo suchą skórę, problem z atopową suchą skórą, to jest to kosmetyk, myślę, godny polecenia. Dobra, to było na tyle, jeżeli chodzi o skórę atopową. Dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam na kolejne filmy, które pewnie niebawem będą powstawać. Nie wiem, czy bardzo szybko, czy może nie bardzo szybko, ale postaram się coś tam nakręcić jeszcze. Dziękuję bardzo.